Będzie lepiej. Jura, dawaj tą płytę dla Zeusa. To jest to. Almu, zrobiliście pakiet. No dobra, dostaniesz nagrodę po wywiadzie, jeżeli nie uciekniesz tak jak Eldo. A jemu też proponowałeś płyty? Jemu proponowałem nagranie darmowego one-shota do freestylu. No ja to widziałem, ale nie poszedł na to. Wiesz co, nie chciał, bo mówi, że nie ma odpowiedniego stroju. Zeus, wierzę, że to jest twój czwarty album studyjny. Ale dopiero teraz zaczął się jakieś halo dookoła ciebie. Myślisz, że wynika to z tego, że promocyjnie lepiej ten album jest puszczany, czy że dopiero teraz zaczęli dobrze rapować? Wiesz co, na pewno stary ten album jest dużo lepiej promowany, bo wydaje mi się, że nie rapuje lepiej niż na poprzedniej płycie. To jest jedna rzecz, że weszliśmy w układ z Tep Records, no i ich kanał, subskrypcja na ich kanale robią swoje na pewno. Ile tam jest? Ile jest obejrzeń czy subskrybentów, bo tego ci nie powiem tego swojego. My mamy obejrzeń hipotermii chyba teraz 1 800 000, to jakoś tak, 1 700 000. O, ładnie, w jakim czasie? Od listopada. Szybciutko. Zwłaszcza, że poprzednie klipy robiły tak, wiesz, w rok 300 tysięcy, nie? A powiedz mi, przekłada się to jakieś na pieniążki? No jasne, że się przekłada. Przekłada się to chociażby tak, że masz przykładowo z tego YouTube'a, masz hajs z YouTube'a, z reklam gdzieś. Wiadomo, no. Ale powiedz mi, to ile zarobiłeś na albumie, który teraz wyszedł, a ile na poprzedni? Parędziesiąt tysięcy na tym, który wyszedł teraz, no. A na poprzednim miałem nawet dług u mojego wydawcy. Ale wiesz, to się tak mówi, parędziesiąt tysięcy, ale wiadomo, że też trzeba kupić bity. Nie, wszystko, ja nie kupuję bitów, ja robię sobie sam muzykę, ale wiesz... Już to inwestujemy, w tym momencie kupujemy sobie rzeczy do kręcenia, do aparatu, ale komputer. Ale szczerze, niewygodne te krzesełka w chuj. Moje jest wygodne. A moje nie. Dobra. Jest patologiczne krzesło. Kurwa, krzesło mam patologiczne, bo moja kurtka tu wisi, jeszcze małego kurtka tu wisi. Dobra. Dobra, powiedz mi przy okazji na swojej poprzedniej płyty, zmieniłeś trochę swój wizerunek, nie? Jak to, z czego to wynikało? Chyba stary z moich dołów, depresji i zajawki na nirwanę, nie? Na nirwanę? A chciałeś się powiesić? Czemu nie, raczej bliżej mi było do pocięcia się, stary, nie? I co, dlatego zakryłeś blizny na rękach tatuażami? Nie zakryłem blizny, stary. Jakbyś przypatrzył się, to gdzieś tutaj są blizny, jak sobie robiłem krzywdę, będąc nastolatkiem. Aha. Ale jakoś już jak byłem starszy, to już się nie ciąłem, wiesz? To w sumie słabo wygląda, nie? A powiedz mi... Ale gdzieś tam stary tatuaże są jakąś formą chyba, wiesz, robienia sobie krzywdy, nie? No ty jesteś potatuowany, więc ból nie sprawia ci przyjemności. Wiesz co, może nie tyle przyjemności, ale jeżeli chodzi o tatuaże, wiesz, zawsze się troszeczkę denerwuję z początku, ale jak już skończę tatuaż, to ciągnie mnie do następnego. Ja mam tak samo, ale czym się denerwujesz? Denerwujesz się faktem, że będziesz miał zakryty ten motyw i że będzie to widać? Nie, wiesz co, bardziej denerwuje mnie samo to uczucie, nie? Nie lubię tego dźwięku maszynki, bo kojarzy mi się on wyższym z dźwiękiem borowania od dentysty. O, a tego no to źle, stary. Nie, mi się nie kojarzy na szczęście, ja lubię ten dźwięk, nie? Ale nie borowanie, lubię, borowanie nie, stary, nie kojarzy mi się, maszynki, nie? Maszynki? O, to jest spoko. Dobra, powiedz mi, nie jesteś raczej raperem, który często wchodzi w jakieś featuringi, nie? Nie, ale wiesz co, ja nie zapraszam gości, ale raczej gdzieś tam jestem zapraszany, tylko że może jakoś hurtowo, nie? Ale ja raczej nie unikam starych featuringów, jak ktoś mnie zaprasza, bardzo często nagrywam i na podziemne rzeczy. Ostatni raz widziałem cię na mesie, słyszałem, a następnym razem gdzie będę chciał słyszeć? Nie powiem ci, bo są stare dwie takie fajne opcje, już grubsze, bym powiedział. Jest to tajemnica? Ale no tak, no jeżeli to nie wyjdzie, to będzie, wiesz, potem świecenie mordą, nie? Ale możesz zdradzić, żeby było wiadomo, jakie są plany. Mogę, ale tego nie zrobię. Obraziliby się na mnie. Obraziliby się? Dobra, a sam nikogo nie chcesz zaprosić? Wiesz co, zastanawiam się, stary, nad tym. Tylko
musiałbym fajny patent znaleźć na gościa, a nie tak, że tylko rapujemy, wiesz, że tyle lat siedzimy w grzenie. A ktoś Poznania? Nie jestem wykluczony, stary. W ogóle, no... Na razie w mojej głowie się buduje jakaś koncepcja kolejnej płyty i myślę, że jakaś tam opcja może być. A jak tam poznańscy raperzy, który jest szczególny ci przypadł do gustu? Wiesz co, no ja bardzo szanuję Górala. Nie znam go, nie miałem okazji go poznać, ale jeżeli chodzi o połączenie stary typa, który po prostu idzie strumieniem świadomości, czyli nawija po prostu o nawijaniu, a gdzieś tam w tym jest jakiś sens i tak dalej, mega fajnie to robi i jaram się tym, nie? Tak samo, wiesz, podobały mi się single z Kobry bez czela, z Królikiem Underwood, który uważam, że jest stary, ma mega głos i ale bardziej podoba się, jako śpiewak czy jako raper? Zdecydowanie jako wokalista. Jako raper jakoś mi to nie podchodzi, ale uważam, że jeszcze jeszcze nie jest wykorzystany stary jego potencjał. Jestem w klubie numer jakiś tam... Ale z płyty solowej czy... Nie, z Kobry i bez czela. Nim nastanie świt. Chyba tak. I tam stary to już jest prawie to, nie? Ten, to już jest refren stary grube wjeżdżają tam w jest. Górna Puła? Fajnie to brzmi, no. A rapa jest miłość bardziej polskiego czy zagranicznego rapu? Zagranicznego. I co wygrałbyś jako tytuł roku 2012? Macklemora i Ryana Lewisa albo Kendricka Lamara. Jakoś tego się spodziewaliśmy właśnie. Ale. A z polskich rzeczy? Medium, Bish, Hukos. Jeśli chodzi o Bisza, to często twoja cyfka jest właśnie razem z nim gdzieś tam zostawiana, przebijać się razem. Kooperacja z Bisz pewnie byłaby bardzo pożądana. Ja, stary, coś takiego? Jeżeli spotkamy się z Biszem i pogadamy dłużej niż tam zamieniając 2-3 zdania, to mi się wydaje, że nie jest to wykluczone, nie? Czemu nie? Zajebistym raperem. Też tak uważam, ale no to co, to czekam aż go nawierzysz. Album nawierzy mnie. Powiedz mi, w 2013 roku będzie album nowy od ciebie, czy raczej koncertujesz i promujesz? Chciałbym, żeby był. Tylko mam taką koncepcję, która jeżeli faktycznie będzie zrealizowana, to jest dosyć złożona. No. Jeżeli mi się uda to zrealizować, to tak, ale przede wszystkim będzie płyta Jutesta, czyli drugiego elementu pierwszego miliona i produkujemy tą płytę i na niej się koncentrujemy. Dobra, to tyle.